Witam Was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. My tutaj zaczynamy jak zwykle z samego rana. Diana już na nogach, ona nie wiem co ona w ogóle robi, ale okej. Świeżo po swoich urodzinach i po swojej przemianie. Jeśli nie widzieliście zdjęć na grupie, to ja Wam tutaj jeszcze ją pokażę raz. Tak, tylko jak tu zejść niżej do niej, żebyście mogli dobrze zobaczyć wszystko. O! Akurat schyliła głowę. Poniesiesz? Nie. Diana powiedziała, że Wam się nie pokaże. Także jeśli chcecie ją zobaczyć, zapraszam Was na moją grupę, tam są zdjęcia. O, jest. Tak się odprezentuje. Muszę powiedzieć, że ma śliczną twarz jak na kosmitkę. W ogóle jest bardzo ładna. Trochę tutaj ją światło prześwietla, ale no... Ten jej platynowy kryształek, ojojoj. No dobra. Ona już tutaj ma w ogóle takie... ambitne pragnienia, dostać się do szkoły prywatnej, tutaj najwyższa ocena, tutaj jeszcze studia od razu i ten, a tam hermetyczny dowcip, no dobra. A Damian, nie wiem co mu się tutaj coś chyba pomyliło. Zobaczył ostatnio na przyjęciu Jessica i mu się chyba coś w główce poprzewracało. Tak, on ma chyba jakiś kryzys wieku średniego, czy coś w tym stylu. Damianie, halo. Tak poza tym to wszystko okej? Ta jego twarz. Pokaż się. Ty masz dzisiaj wolne, idziesz do pracy na 10:00. Bo ogólnie chciałam zaprosić właśnie dyrektora, żeby nam przyjął Dianę do szkoły prywatnej. Tak, tobie się chce, siku. Wiem o tym. A, zapomniałaś, gdzie jest toaleta? Nie tu, bo tam jest ojciec. Ja tutaj muszę im zrobić remont, wiecie co? Muszę wywalić ten pokój i tutaj zrobić porządek z tymi łazienkami. A tymczasem Dianę wyślemy na górę. No, aha, jeszcze nie zmieniłam tego pokoju. Tak, bo ja tutaj nie zaglądałam w ogóle, odkąd nagrywałam ten odcinek ostatni, to w ogóle tutaj nie zaglądałam. Jeszcze to wyłączę, jak będziesz wracać. Bo ja ostatnio tak fazowo nagrywam, że tak powiem, bo... raz mi się chce, raz mi się nie chce, jak już coś nagram, to mi się nie chce tego montować i tak... jakoś ten okres jesienno-zimowy jest dla mnie tragiczny. Ty się tam dobrze czujesz. Co ja mam stąd zrobić o tej porze? Co to... A dobrze, bo już się wzruszyłam, że on gruby, a to jest właśnie najlepsza sprawność fizyczna, dobrze. Bardzo dobrze, trzymasz kondycję. To mój drogi, podaj śniadanie. Tylko nie spal kuchni, może zrób płatki. Bo ja się boję. Ale ty chyba umiesz coś tam gotować. Nie, nie umiesz gotować na drugim poziomie, mój Boże. Akurat sobie Diana zje przed szkołą. Jej to by się jeszcze prysznic przydała, ale dobra. Ania odsypia, bo ona... tam w ogródku pracowała. Się zastanawiam, czy jej nie wziąć jednak jakąś karierę. Kurczę. Tu chyba trzeba podlać na roślinki. To jak Ania wstanie. No, co tam się rozsiadasz? Chodź na śniadanie. Zjedz coś dobrego. Co, brudna kuweta? No sorry. Mamy kuwetę tutaj. Ale wiecie co, ja na śmierć zapomniałam, że my mamy kuwetę i że w ogóle mamy kota. I że trzeba sprzątać tę kuwetę, nie? O mój Boże, a kiedyś w ogóle się załatwia do niej, jak jest taka brudna? Chyba tak, nie wiadomo. Tak, ojciec. Ojciec, weź mi zaprosić dyrektora, ja chcę chodzić do szkoły prywatnej, ja tu mam wysokie wymagania. Chcę się rozwijać, chcę być mądra. Najbardziej mnie interesuje nauka i te sprawy, dobrze wiesz. O nie, katar. Znowu wszyscy mają katar. Nienawidzę tego, bo wtedy im tak szybko spadają te paski. Idź do szkoły. Koniec tego gadania. Miłego dnia, twój pierwszy dzień w liceum. Przyprowadź mi tutaj kolegów. Tak, bo ja tutaj skombinowałam kolegów. Znaczy, nowych mieszkańców Miłowa. Co ten piesem tu robi? A nasz kot sobie śpi tutaj. Gryzelda. Jessica znowu zmieniła fryzurę? Przed chwilą miała inną, tak mi się wydawało. Okej. Okay. Możesz to pragnienie wykasować. Damian, bo mnie irytujesz. Tak, bo my nie mamy chyba pokojówki i trzeba samemu sprzątać. Nie ma to tamto.
Ja cię proszę, żebyś potem, jak posprzątasz, to odłożył to wszystko, żeby się nie zepsuło. Tak, dama zaczyna pracę za godzinę. Ojej! Najpierw posprzątasz. Potem pojedziesz do pracy. Mam nadzieję, że się nie spóźnisz. On dalej, tym prawie wcielonym. Bez zmian. Biedny dalej mógł chęć chorobową. A ty długo jeszcze będziesz spała w stanie. Się rozbestwiła nam Anna. Jaki dekolt. I co, w piżamce pójdziesz na ogródek? No trudno. Chcesz zadzwonić do Błażeja? Dobra, niech ona tutaj najpierw wypielęgnuje te swoje dwie roślinki, nie? Możesz coś zasiać nowego? Nie możesz. No trudno. Coś się poprawiło? Minimalnie. Ale to też... Albo nie ruszaj. Nie ruszaj, bo to jest zdrowe. Tutaj do kibelka, tak właśnie. Potem weź resztki. No i co? Posprzątasz trochę? Bo mamy trudno. Troszkę jest do sprzątania. Muszę tutaj posprawdzać wszystko. Szkoda, że nie ma takiej opcji, więc sprzątaj cały dom. O, rachunki. No ale na kasę nie narzekamy, także spoko. Weź te płatki. Boże, ile sprzątania. My na pewno nie mamy pokojówki. Bo ja tu jej każę sprzątać, a potem się okaże, że wiecie. Dobra, przyspieszam. Niech ona wykonuje swoje obowiązki. Patrzcie, jak Kryzelda syczy na Jessica. Wskocz. Dobrze, dobrze, Kryzelda, dobrze. Czego ty się znowu tutaj w ogóle kręcisz pod naszym domem? Znowu włosy zmieniłaś, pokaż się ty, jędzo. Czego tu szukasz? Co ty knujesz, Jessica? Co ty knujesz? Halo. Chyba jakąś operation plastyczną przeszła, pokaż się. Zobaczcie na nią. No. Jak widzieliście, Jessica wpadła w niezłą histerię, gdy Damian zostawił ją przed ołtarzem, więc pewnie spędziła trochę czasu w szpitalu psychiatrycznym. I jest jak jest. A Ania, gdzie jesteś? Sprzątasz dalej, biedna. No niestety. Tu też masz do wyczyszczenia blat. Jeszcze coś jest do posprzątania? Dobra, szybciej, szybciej. Bo nie będę tutaj patrzeć cały dzień, jak ona sprząta. Posprzątaj, bo przecież przyjdzie potem dyrektor. To musimy mieć porządek. Kiedy Diana zaczęła pobierać lekcje gry na perkusji, w szkole brzmiało to raczej jak bicie na alarm. Jednak to już przeszło i Diana dawała czadu tak bardzo, że otrzymała zaproszenie na miejsce perkusisty w szkolnym zespole. Może kupimy Dianie perkusję, co wy na to? Co prawda ja ją chciałam bardziej w takie naukowe klimaty pchnąć, wiecie, jako kosmitkę, żeby ona sobie rozwijała logikę. Już wszystko posprzątałaś? Jak tam nasze roślinki? O, co ja mam z wami robić? Pielęgnuj. Ta jest, widzę, za dużo wody dostała. Tak bardzo się nie znasz na tym, tak bardzo się nie znasz. O, Diana wróciła. I nie przeprowadziłaś nikogo. Zawiodłam się trochę. No ale nic, zaraz wezmiemy dyrektora. Ale ty weź może prysznic czy coś. Właśnie ona sama. Nie baw się. Wykąp się. Dostać się do szkoły prywatnej, tak. Zaraz to zrobimy, tylko Ania ogarnie ogródek. I łaskawie w ogóle się ubierze. Czemu? Aha, bo mamy ten... Bo tu jest tak dziwnie zrobione, wiecie, że... Tu nie ma drugiego piętra, tylko jest takie półpiętro. Tutaj przy tych schodach. I dopiero tu się wchodzi na to pięterko. Tak dziwnie mi trochę, no ale trudno. Taki był zamysł autora tego domu, więc co ja tam mam do gadania. No i tak, ty mogłabyś ugotować. Przygotuj, aha, bo tak ostatnio grałam w The Sims 4 i tak szukam, gdzie tu jest gotuj, a tu jest przygotuj, tak? A zrób zupę na pocieszenie babuni. Ona wam przy okazji chyba pomoże wyzdrowieć, tak mi się wydaje. Gdzie ci w ogóle rwie do takiej sztuki, jak ty masz mi iść w naukę?
Ty w ogóle, Diana, nie w tę stronę. Czy ty masz inny zamysł na swoją przyszłość niż ja dla ciebie planuję? Podejdź tu. Ja zerknę sobie na zwierzaki. O, zwierzaki się mają świetnie. Boże, jak mnie to denerwuje. Super. Dobra, Damian wróci później. My już zaprosimy tego dyrektora, bo nie będziemy czekać na Damiana. Ty zaproś dyrektora. On chyba i tak o 17 przyjedzie, tak? Ten dyrektor. Przedstawię. Chcesz, żeby miał zmienić czas i tak może... Tak. Tak. Czyli dobrze, mówiłam, że on się pojawi o 17. Super, to akurat Damian wróci z roboty. Ty sobie weź resztki. Ty potrzebujesz zabawy. Ja bym chciała... Kurczę. Przeszkadzają mi ciągle te powiadomienia. Ona sobie tańczy, dobra, niech ona sobie potańczy, by na teleskop jej teraz nie wyślę, bo zaraz przyleci. Bo przyleci zaraz jakiś znerwicowany sąsiad i będzie się darł, że ona go podgląda. Także wiecie. A ty masz telefon? Masz. Jak tam w ogóle twoje znajomości się plasują? Właśnie, to są nasi nowi sąsiedzi. Trzej bracia się wprowadzili do Miłowa. I chciałam, żeby Diana z nimi się zaprzyjaźniła. W sumie już są przyjaciółmi. O właśnie, tak, posprzątaj. Możesz coś zrobić z tymi zwierzętami? Pochwa za jedzenie karmy. Super. Patrzcie, jej się ładnie zabawa poprawiła. Będziesz mogła lekcję zaraz zrobić. No, ale czekam na tego dyrektora. Nie wiem. Chodź tu. Tak. Talerz na podłodze. Wszystko w normie. Skorzystaj. I ona znowu jest głodna, ja po prostu nie wierzę w to. Anno, czy ty jesteś w ciąży? Że tyle jesz? Oni się fajnie bawią. Ej! Jakbym widziała swojego psa i kota. Dobra, za 10 minut przybywa dyrektor. Weź, wyłącz to. Gdzieś ty spać polazła, czy ty jesteś poważna? Co za baba. A ja na pewno miska, okej. Okay. A, miałyśmy rachunki zapłacić, chodź tu. Wow, czemu w ogóle mamy taki niedokończony płot tutaj? O, i Damian wrócił w samą porę, po prostu idealnie wszystko. O, i dyrektor. To Damian powita dyrektora. Akurat jest w takim, wiecie, garniaku po pracy. Co ci się za pragnienie? Ty, on ma chyba naprawdę jakiś kryzys. Powitaj go. Damian, skończ. Czyli to skraja, zobaczcie go, no. Weź, idź. Powitaj tego człowieka. Jak go trzasnę. No zobaczcie go, no on sobie stoi i kaszle zamiast tutaj ogarnąć sytuację. Witam. Możesz mu pokazać pokój. Garaż? Nie możesz. A więc tak, przejdźmy może najpierw tak, tutaj. Podejdź tutaj. Ten dyrektor za mną idzie? Jak ja mogę? No chodźże tu, chopie. Aha, bo ja muszę oprowadź nacisnąć. Boże, ale jestem głupia. Dawno tego nie robiłam, wiecie? Zapomniałam. Super. Już się późno robi. No to podejdź tu. Bo mi tutaj czas leci, a ja jeszcze... Pokaż pokój. A ty weź tą zupę babuni. Tak. I co, podoba ci się?
Sim, sim. Podoba mu się. To dobrze. Tutaj mamy kuchnię, panie dyrektorze. Makiko! Sypialnię tutaj mam chyba zablokowaną, co? Nie, otwarta jest. Pokaż pokój. No to chodź na obiad. Zaproś na obiad. On idzie sobie siku zrobić, dobra. O, Diana, czemu poszłaś spać? Dobra, teraz Ania przejmuje tutaj inicjatywę i zagaduje dyrektora. Mam nadzieję, że ta zupa będzie mu smakowała. Wiecie, że to nie jest żaden popisowy... To nie jest indyk Balbiny, tak? Słynny indyk Balbiny, która go upiekła na pierwszą wizytę dyrektora. Jeszcze gdy Damian był mały. A ty jako przykładna nastolatka, idź odrobić lekcję. Tak. Jedzcie to szybciej, bo ja chcę jeszcze pogawędkę załatwić. O, jest! Aha, bo im super, że nie znamy powiedzieć. Halo, panie dyrektorze, czy panu smakuje? Nie, nie, zostaw, zostaw. Jedz to szybciej, facet, bo mi się czas kończy. To jest niesprawiedliwe. Jeszcze pilnować Damiana, bo on ciągle tutaj Anki. Żeby tutaj nie robił jakichś niestosownych rzeczy. A co on tu chce? Diana otrzymuje stypendium. Nie idziesz się myć teraz, czekasz, aż dyrektor zje. O. O. Okej. Okay. Rozmawiaj. Tak mało brakuje. Pięć punktów nam brakuje. O, temat tutaj o jakichś zaręczynach. Zresztą się niedawno zaręczył, chyba opowiada z Anną. Opowiada ich historię związku. Dobra, pół minuty to zdążyłem, bo już 21 nie. To chyba już nie będzie potrzebne, no. Udało się. Mam 100 na 90. To chyba już nie może spać, nie? Tak mi się wydaje. No i oczywiście Damian całą robotę odwalił, dyrektora oprowadził, na obiad go zaprosił, pogawędził z nim, a dyrektor co? Idzie do Anny. Powiedzieć jej, że Diana dostaje się do szkoły prywatnej, nie? Także spoko. Dobra. Chodź tutaj. Tak, bo on już nie może się po prostu dzisiaj doczekać, kiedy on w końcu z tą swoją panią pobędzie. Dajmy im chwilę dla siebie. Ciągle do niej wyrywa. Chodź, ja już zrobiła taką pyszną zupę. Romantycznie obejmij, pocałuj. Namiętnie. Żeby ci tam żadna Jessica nie przyśniła znowu. Zabaw. No jeszcze ją pocałuj. Tak. Idź, skorzystaj. Weź sobie prysznic. Aniu, proszę cię, żebyś włączyła tą muzykę. O! Nasze pomidory są zdrowe. Tutaj trzeba wypielęgnować drugą grządkę, ale ja się o to martwię, bo chyba zepsułam. Jak wcześniej je podlałam. Za dużo wody miały. No, biedne. Dobra, na razie nie podlałam tego. Ania idzie spać. I Damian też będzie szedł spać. Zajrzyjmy do Diany. Tylko ona teraz jak... Patrzcie, jaką ona ma piżamkę. Fajną. Super wygląda, nie? Dziecko, ty jesteś głodna. Nie żeby coś. Dlatego sobie idź coś zjedz. Nie wyłączyła tej muzyki. Chodź, coś zjesz.
Jutro idziesz do szkoły prywatnej, na. Od 9 do 13. 4 godzinki, o matko. Też bym chciała sobie, kurczę, tak w szkole, tylko 4 godziny siedzieć. Czekajcie, bo ja chciałabym mi zrobić zdjęcie. Kurczę, znowu dam Dianę na miniaturkę. Zapomniałam, że przecież muszę mieć zdjęcie do miniaturki. Damian, co ty robisz? Aha, dobra. Dobra. No i co, będziemy kończyć? Znowu spokojniutki odcinek. Boże, jak u nich się zrobiło spokojnie, odkąd się przeprowadzili tutaj na tą wioskę. Naprawdę. Później może coś wykombinuję. Ale na razie to tak już chyba będzie. Nie, o, niedługo trzeba zrobić urodziny Jasmine. Tak, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym odcinku. No dobra, niech ona sobie tu je, ja ją położę spać. Ja ją położę spać do swojego pokoju w końcu. Odrobiła lekcję? Odrobiła, super. No i zrobię im remont w końcu. Tam na dole zmienię i jej chyba pokój też zmienię. Trochę, niedużo, bo nawet taki spoko ten pokój. O, super. Wyzdrowiała i znowu jest chora. Super, po prostu Simsy, super. Ale okej, okay, no, dostaliśmy dzisiaj do szkoły prywatnej. O, nasza urocza porka. Dobra, nie przedłużam, bo tak biadole bez sensu już. Jeszcze tylko zerknę moje roślinki. Pomidorki moje. Tutaj trzeba znowu pilnować. Dobra, rano tym Ania się zajmie. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!